Cześć, tu Ernest! Jak co większe aktualizacje, nie wszystko dostaje się na główną stronę Epic Games z nowościami. Do omówienia jest mnóstwo ukrytych rzeczy, które z chęcią wam dzisiaj przedstawię, ale zanim przejdziemy do wycieków na temat zmian na mapie, kolejnej współpracy Fortnite i tak dalej, chciałbym wam przekazać dalej ważną wiadomość. Przedwczoraj do sklepu wszedł ten oto piesek w cenie 1000 hodolców, co według mnie było absurdem, ponieważ to jest tylko reskin pieska, który był w karnecie bojowym w sezonie 6. Do tego to jest prawie niewidoczny reskin. Nie tylko ja tak uważałem. Odzew graczy Fortnite był tak głośny, że samo Fortnite odpowiedziało. Każdy, kto zakupi ten bugbling, otrzyma całkowity zwrot fałdolców oraz dodatkowe 200 fałdolców. Fortnite przyznało się, że nie powinno wstawić tego przedmiotu do sklepu. Okej, to tyle jeśli chodzi o skina pieska. Teraz przejdźmy do zmian na mapie, które już dziś można zobaczyć. Zaczynając od najmniejszych, to w dwóch miejscach na mapie pojawiły się pomniki upamiętniające Kevina. Kostkę, która przyczyniła się do wielu wydarzeń w świecie Fortnite. Jak widzicie, jedna taka kostka jest tutaj na pustynnym terenie. Jeszcze jedna stoi przy zalewie zdobyczy i z tego co wiem, te lokacje przydadzą wam się do wyzwań, które wkrótce wyjdą do gry. Co ciekawe, te pomniki symbolizują miejsca, w których Kevin powstał i zginął. Tak przy okazji to w zalewie zdobyczy pojawił się ten oto budynek. Także w dwóch różnych miejscach na mapie pojawiły się puchary upamiętniające najlepszych graczy z ostatnich mistrzostw świata Fortnite. W Pagodach Pomyślności jest puchar dedykowany zwycięzcy gier solo. Jego nazwa to Buga. W Sielskim Siale jest puchar poświęcony najlepszemu duo. Trzeci puchar skrywa się także na wyspie, ale trybu kreatywnego. W stęchłym składzie za to czeka gotowy generator wyrwy, a na monitorach jest ten sam interfejs, który jest widoczny na ekranach innych generatorów wyrwy. To prawdopodobnie właśnie nad stęchłym składem zostanie utworzona główna szczelina na niebie. Sklepową osadybę mieliśmy już okazję zwiedzić w ostatnim filmiku, więc rzućmy okiem na najciekawsze wycieki z tej aktualizacji. Zaufajcie mi, jest na co czekać. W temacie nadchodzących zmian na mapie, to dzięki wyciekowi Hypexa możemy się spodziewać jakiejś zmiany w tym miejscu. Ale coś tu jest nie tak. Tekstura, która miałaby zastąpić to miejsce na mapie, to najzwyczajniej ziemia. Mi się wydaje, że w tym tygodniu Epic Games stara się przynajmniej coś ukryć, ale jest też szansa na to, że całe to miejsce zostanie zrównane z ziemią, ale malutka, ponieważ jedno z wyzwań w tym sezonie wymaga od nas strzelenia gola w tym hangarze. Zobaczymy jeszcze, co takiego zmieni się w tym miejscu. Ja na razie trzymam się myśli, że to zmyłka od twórców gry, albo przynajmniej niekompletny wyciek. Poza tym, według tego samego wydobywcy danych, w plikach gry został zaktualizowany model drewnianego mostu, ale nie byle jakiego mostu. To jest dokładnie ten sam most, który łączył teren pomidorowego przysiłka z terenem Akrów Anarchii, a następnie z golfowym gniazdkiem, który zastąpił Akry w 7 sezonie. W 8 sezonie cały ten teren został zastąpiony leniwą laguną, dżunglą i wulkanem. To może oznaczać, że nasze znaleziska na mapie mogą się potwierdzić i w tym sezonie powrócą Akry Anarchii albo golfowe gniazdko. Albo to i to, tylko na zmianę. Dajcie znać w komentarzu, na którą miejscówkę bardziej czekacie. Na Akry Anarchii czy na golfowe gniazdko? Ja wolałbym powrót Akrów Anarchii, ponieważ golfowe gniazdko nie za bardzo mi się podobało. To na dzisiaj wszystko, co wiemy o nadchodzących zmianach na mapie. Dam wam znać, jeśli na mapie pojawi się kolejna podpowiedź co do zmian na mapie. Teraz przejdźmy do tematu nowego przedmiotu. W najbliższej aktualizacji zawartości do gry wejdzie kolejny gadżet dla graczy. Dzięki wyciekom Fortorego wiemy, że na pole walki wkracza nowy przedmiot miotany. Jego angielska nazwa to Junk Rift. Po polsku to byłoby coś w stylu śmieciowa wyrwa? W sumie to nie dziwię się, że otrzymało taką nazwę. Spójrzcie sami na ikonę tego przedmiotu. To zlepka fajerwerki i wyrwy zamkniętej w zwykłym słoiku. Wygląda zabawnie, ale to co potrafi zrobić może was zdziwić. Na ten moment znamy tylko nazwę, ikonę oraz dźwięki. Ale jeśli chodzi o funkcjonalność, to coś na ten temat zostało przedstawione na ekranie wczytywania, który będzie za wyzwania. Spójrzcie, pewna postać trzyma w ręce właśnie taką śmieciową wyrwę. Kilka kroków dalej za to widać ofiary nowej broni. To nam zdradza, że nowa wyrwa nie będzie przedmiotem do przemieszczania się, jak to było z wyrwą na wynos. Będzie ona takim mostem, przez który będą wypadać potężne obiekty. Te obiekty będą miały na celu oczywiście zgnieść naszych przeciwników. Oto jak ja uważam, że to będzie działać. Po rzucie tego przedmiotu, gdy wyląduje, odpali się fajerwerka. Fajerwerka wystrzeli słoik do góry, a następnie otworzy się wyrwa. Z wyrwy wyleci jakiś duży obiekt, który byłby skuteczny nie tylko w miażdżeniu przeciwników, ale też w niszczeniu struktur. Lukas na swoim Twitterze przedstawił filmik, na którym widać efekt tej fajerwerki z wyrwą w grze. Zobaczcie sami, mi się wydaje, że to potwierdza moją teorię działania tego przedmiotu. Co ciekawe, dinozaur, który wypada z wyrwy na tym ekranie wczytywania, był widoczny we wnętrzu punktu zerowego na zwiastunie tego sezonu.
sezonu. Stąd wiemy, skąd te obiekty się biorą. Teraz także już wiemy, dlaczego tak naprawdę nalot został usunięty. Moim zdaniem to bardzo kreatywny sposób twórców gry na wykorzystanie technologii wyrwy w świecie Fortnite. Może to nie będzie takie złe. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Tak, swoją drogą to skin, który jest widoczny na tym ekranie wczytywania, to zaszyfrowany skin. Widzicie go teraz w tle. Powinien wejść do sklepu w cenie 2000 lub 1500 fodolców. Dalej w temacie ukrytych skinów, to na jeszcze innym ekranie wczytywania widzimy pana Pomidorka i pana Burgerka w ciężkich strojach w sklepowej SDB. To kolejne skiny, które powinny wejść do sklepu. Na koniec mam dla was jeszcze jedną ciekawą informację w temacie nowych skinów. Możecie pamiętać z jednego z moich filmików, że w Tika Gry pojawiła się kiedyś wzmianka o tańcu Major Lazer, który byłby owocem współpracy Fortnite i grupy muzycznej Major Lazer. Major Lazer to trzyosobowa grupa muzyczna. I jestem pewien, że kojarzycie chociaż jedną z ich piosenek. Dla tych, co nie wiedzą, to oto ich maskotka. Major Lazer. Psylox w plika gry po ostatniej aktualizacji doszukał się kilku ciekawych rzeczy, które potwierdzają, że wkrótce odbędzie się współpraca Fortnite z Major Lazer. W tle teraz widzicie samego Major Lazera w grze. Ale to nie wszystko. W plika gry skrywała się także motka z oryginalną muzyką. Ale sama animacja jest nieco sztywna według mnie. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Do zestawu Major Lazer ma trafić jeszcze przynajmniej zbierak. Cieszę się, że artyści muzyczni korzystają z Fortnite. Według mnie to świetny sposób nie tylko na pociechę dla fanów ich muzyki, ale też na zebranie wielu nowych fanów. I to w sumie tyle na dzisiaj. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bycie Bojowym.